Jutrzejsze protesty rolników zablokują drogi w całej Polsce, także w naszym regionie. Rolnicy domagają się zmian w polityce Unii Europejskiej. Jednym z powodów wyjścia na ulicę jest też przedłużenie bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą. Akcja jest zakrojona na szeroką skalę i oznacza poważne utrudnienia. Strajk zablokuje między innymi drogi w powiecie kłobuckim, Pawłowicach i Tychach, gdzie rolnicy będą protestować na DK 44 i DK1. Paweł Jędrusik. W województwie śląskim na razie wiadomo o kilku miejscach. Blokady dróg mają odbyć się m.in. w Tychach, Pawłowicach i Mikołowie, a także w niektórych miejscowościach powiatu częstochowskiego. Lista postulatów, z którymi idą rolnicy, jest długa. Wychodzimy z postulatami takimi jak zatrzymanie Zielonego Ładu, który w efekcie zdestabilizuje bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju, jak i w całej Europie. Zatrzymanie napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Prawidłowe oznakowanie towarów w sklepach tak, aby każdy konsument wiedział, z jakiego kraju pochodzi dany towar i jakie substancje konserwujące i chemiczne się w nim znajdują. Od Lizbony po Bukareszt w całej Unii Europejskiej protestują dziś rolnicy, a w centrum ich postulatów jest zmniejszenie obciążeń wynikających z zielonej transformacji. Na 4 miesiące przed eurowyborami Komisja Europejska idzie na ustępstwa. Wycofała m.in. projekt zakładający ograniczenie stosowania pestycydów w unijnym rolnictwie. W tej sprawie, w sprawie rolników i ich protestów, tak naprawdę wszystko jest w rękach komisarza Janusza Wojciechowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który jest komisarzem do spraw rolnictwa. I to od niego zależy, jak te przepisy będą się kształtowały, jak te negocjacje się potoczą. A to nie koniec, bo rolnicy zapowiadają, że jeśli ich protesty nie przyniosą skutku, będą kolejne i to jeszcze większe. Zaapelowali już do premiera Donalda Tuska. Panie premierze, ma pan 2 tygodnie na załatwienie z Ukraińcami sprawy. Jeśli nie, 20 lutego wychodzimy i blokujemy Polskę. Początek protestów, które odbędą się w regionie, zaplanowany jest przed południem, głównie w okolicach godziny 10 lub 11.